My chcemy modernizować tabor na ile to klient potrzebuje, czyli my nasze zmiany taboru wpisujemy w oczekiwania, potrzeby i wzrost rynku. I w tym obszarze szukamy najlepszych rozwiązań, bo nowy tabor to przede wszystkim tabor efektywny ekonomicznie, czyli można na jednostkę, tonę przewiezionego ładunku czy kontener, wykorzystując nowe wagony, nowe lokomotywy, przewieźć taniej. I to jest naszym głównym celem. Też wpisuje się pewne elementy regulacyjne, takie jak regulacje unijne, które zmuszają do wprowadzenia wagonów cichych, które musimy dostosować zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej. Przetargi zakupu ostatnich platform, które też były na rynku przedstawiane, czyli zakup prawie 1200 platform, czy zakup 31 nowych lokomotyw Dragon, które podpisaliśmy umowę, pokazują właśnie tą modernizację skierowaną na poprawę efektywności. Również z uwagi na duże potrzeby nasze widzimy możliwość, stąd też projekt Gniewczyny wspólnie z Agencją Rozwoju Przemysłu i z firmą Wagony Świdnica, które należy do koncernu Greenbrier. Chcemy wspólnie budować projekt, który byłby nie tylko dedykowany pod nasze potrzeby, ale pod potrzeby rynku europejskiego, światowego, bo dzisiaj zapotrzebowanie na nowy tabor jest duże. I nasze plany zakładają, że częściowo ten zakład będzie produkował pod nasze potrzeby, ale przynajmniej w 50% będzie produkował na rynek europejski i globalny. Stąd też w tym projekcie jest firma, która zna know-how, ma know-how, czyli Greenbrier, my, którzy mamy też w pewnym zakresie tę wiedzę i inwestor finansowy, Agencja Rozwoju Przemysłu, która wesprze też finansowo ewentualne potrzebne inwestycje dostosowujące, czy też przygotowujące do pełnej produkcji wagonów.